Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Mamy 15 minut po 9:00. Mamy już temat dla reportera rozpoczęty, więc tak. Zapraszamy 767-400-400. Dołączył do nas Leszek. Wspaniały dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślałem, Kasia, chcesz już powiedzieć, że już mamy telefon, ale mamy. Mamy już telefon. Mamy. Odbieramy. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Halo, słuchamy. Chyba mamy jakiś problem. W takim razie jeszcze raz proponujemy wybrać numer 767-400-400. Moi drodzy, dzwońcie, korzystajcie. Temat dla reportera do 9:45 na naszej antenie. Dzwońcie, zgłaszajcie kolejne tematy. 767-400-400. A warto korzystać, bo w sobotę i w niedzielę od tematu dla reportera, przypomnę, odpoczywacie. Wrócimy dopiero w poniedziałek, dlatego teraz ktoś dzwoni. Kolejny telefon, odbieramy. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzwonię w takiej sprawie. Cóż się stało? Gmina Wiejska Głogów zleciła firmie z Serbów wycięcie krzewów przy drodze oliwkowej, to jest droga z Ruszowic do motokrosu. Owszem, panowie wycięli krzewy jako tako, grubsze odziomki pozabierali na samochód, a te krzewy, resztę gałęzi porzucali do rowów od strony wojskowej z jednej strony, a z drugiej strony gospodarzowi na skarpę, który ma pole przy tej drodze. Chodzi o to, że dzwoniłam do gminy w ten sam dzień, co panowie wycinali, odebrała pani, nie powiem nazwiska, jeśli będzie trzeba, to powiem, i powiedziała, że zwróci uwagę dyrektorowi. No do tego czasu się nic nie stało. Gałęzie jak leżały, tak leżą. Droga jest jak ser szwajcarski, to już wszyscy o tym wiedzą i nie ma też kto się za to wziąć. Ja bym tak proponowała, żeby pan wójt ruszył swoją panią czteroliterową z krzesła i przejechał się tą drogą i zobaczył, jak to wygląda. Od kiedy były wycinane te krzaki, proszę powiedzieć? Te krzewy były wycinane w tamtym tygodniu. To było chyba tam ze 3 dni, ci panowie wycinali. Ja osobiście stanęłam, bo jechałam rowerem tam na działki. Tam jest 256 działkowców z firmy Piast, z działków Piast. I wie pan, no... Ludzie po prostu nie mają jak dojechać tam do tych swoich działek, bo to tam jest jak ser szwajcarski, może jeszcze nawet więcej, bo tam dziura dziurą pogania. Ale chodzi o to, że pan się pyta, dlaczego, ja się pytam, czy oni stąpną te krzewy po sobie, a pan się pyta, dlaczego ja się pytam. Ja mówię, no bo panowie odwalacie partactwo. I no pan się nic nie odezwał na tą stronę, więc ja mu powiedziałam, proszę pana, jeśli tego nie sprzątniecie, to ja dzwonię do Radia Miedziowego i tą sprawę poruszę. Może w końcu ktoś z gminy się zlituje i w końcu się tą sprawą zajmą. Mamy zanotowane, będziemy pytać oczywiście, bardzo dziękujemy. Dziękuję również, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Z tego co wiem, to powoli naprawy tego typu dróg na terenie gminy Wiejskiej już ruszyły. Myślę, że niebawem i właśnie na tejże ulicy pojawi się sprzęt ciężki. I kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. O, słuchamy. No ja chciałbym, no interwencji, no mieszkam koło sklepu Niemiec w Furkowicach, a tam zalegają jeszcze liście z tamtego roku. I tego, no i bym chciał wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet dla pani Kasi i dla naszych koszykarek. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za te życzenia. Czyli w imieniu liście, swoim, tak. I w imieniu koszykarek też dziękuję. Dziewczyny, można powiedzieć, dostałyście trochę z liścia.
No trochę tak. Oczywiście z uśmiechem. Tak, z uśmiechem. Jasne, jasne, ale temat zapisany. Dziękujemy za telefon i za życzenia bardzo, bardzo. Nasz stały słuchacz. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ile nagle jeden słuchacz zgłasza problemów, które tak. się znajdują. Jeszcze chwila i zaczniemy się zastanawiać, czy specjalnie wychodzi na ulicę. Szukać problemów. Tak, jakiegoś problemu, żeby do nas zadzwonić. 767-400-400. Dzwoncie, dzwoncie, czekamy na kolejne telefony. Dziś mimo problemu jeszcze przy okazji złożył wam życzenie. Tak, więc to też bardzo cieszy i dziękujemy. I czekamy na kolejne telefony i na zgłoszenia, na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia Miedziowego. Dzwońcie, zgłaszajcie, mówcie, co trzeba poprawić w naszym regionie. Polkowice, Lubin, Głogów i jeszcze inne miejsca. Zapraszamy. Dzwońcie. No, takie życzenia dla koszykarek jak najbardziej uzasadnione, oprócz tego, że grono pań uzupełnione przez męski sztab szkoleniowy, no to przecież wczoraj pewnym krokiem polkowiczanki weszły do finału Mistrzostw Polski, zdecydowanie zwyciężając we Wrocławiu ze Ślęzą różnicą 22 punktów, no i teraz czekają nas wielkie emocje w finale. Biorąc pod uwagę, że sezon zasadniczy polkowiczanki zakończyły na pierwszym miejscu w Orlen Basket Lidze, no to mają ten przywilej, że pierwsze dwa spotkania zagrają u siebie. A teraz telefon. Widzę. Halo, halo. Dzień dobry. Widzę. Dzień dobry. Słuchamy. Czy to radio? Tak, Radiolka Zagłębia Miedziowego, temat dla reportera, witamy. No ja chciałem te kwiaty i motyle przesłać. Komu, za co? Komu i za co? W pewnym czasie wcześniej zgłaszałem drogę przemysłową, że jest strasznie dziurawa. No bo ja, no w końcu zrobili, no ale zrobili. No i bardzo dziękuję za to, że udało się to zrobić do końca. Przemysłowa w Polkowicach. Nie, Lubin. A, Lubin. O, no to nas pan teraz zaskoczył. To dobrze. Chyba pan też zaskoczony. Dla wszystkich kobiet. O, pięknie. No to lecą już w takim razie kwiaty i motyle. No i kwiaty i motyle właśnie w ramach podziękowania dla tych osób, które ulice naprawiły. Dziękujemy bardzo za taki kwiaty akcent i motyle. No ale też przy okazji za tą informację od naszego słuchacza, że ta droga już została zrobiona. To są doskonałe informacje, szczególnie, że pamiętamy, że lekko z nią nie mieliście. Przede wszystkim nie mieli mieszkańcy Lubina z ulicą Przemysłową. Tak. A teraz już jest zrobiona. I mamy nadzieję, że będzie jak najdłużej wam służyć w dobrej jakości. Tak, oby jak najdłużej była w dobrym stanie. Czekamy na kolejne telefony. 767-400-400 to jest temat dla reportera i zgłaszajcie, mówcie, co trzeba jeszcze poprawić w naszym regionie, naprawić. A pomyślałem o Przemysłowej w Polkowicach, bo ostatnio też dochodziły nas takie słuchy, że ten fragment, który jeszcze nie jest remontowany, a przecież doskonale wiemy, że ulica Przemysłowa jest poddawana gruntownej modernizacji, że tam są dziury. No ciekawe, czy sytuacja się już poprawiła. Pamiętam, że Kasia Rososzko zajmowała się tym tematem i na pewno jeszcze do tego też będziemy wracać. Liczymy też na wasze kolejne telefony, drodzy słuchacze. 767-400-400 do 9.45 jesteśmy i czekamy, żeby notować to, co nam zasygnalizujecie. Tak jest. 767-400-400, 9.23 na zegarze do 9.45. Możecie do nas zadzwonić, zgłosić temat wymagający interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia Miedziowego albo tak jak właśnie ostatni słuchacz wysłać kwiaty i motyle, gdy zauważyliście, że któryś z tematów już został zrealizowany, jest już temat naprawiony. To można wówczas wysyłać kwiaty i motyle tym osobom, które właśnie do tej sytuacji dorzuciły swoich parę groszy, swoją cegiełkę i naprawiły. Czy to drogę, czy może jakiś inny temat był to zgłaszany. Kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałbym zapytać o to przejście dla pieszych, które było przeniesione z wyjazdu ze Starówki na Rondo, bo tam kiedyś zgłaszali, że przeszkadzało, że tak blisko wyjazdu jest. A racja, ale nie tak. Nie zostały przeniesione pasy, ani nie został przestawiony znak. Prawda. Długi czas to już tak jest. Tak, tak, właśnie. Chciałem na to zwrócić uwagę, że to trochę zagraża bezpieczeństwu pieszych. Zapytamy w generalnej dyrekcji, oczywiście. Bo piesi korzystają po prostu z pasów i nie korzystają z tego miejsca, gdzie powinno być aktualnie to przejście. No, przechodzą różnie sobie tam właśnie. No, to tak już z pieszymi już jest, że różnie sobie przechodzą. Tak, tak.
tak jest. Tu pójdę, tam pójdę. No mnie się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś szedł tym przejściem, które aktualnie powinno być, korzystając z tego starego, bo tam są po prostu pasy. Mało tego, ktoś mi przed maskę kiedyś też wjechał, chyba hulajnogą. Też miałam taką właśnie. Gdzie my jesteśmy teraz? No jak zjeżdżasz z ronda w Głogowie, koło właśnie Centrum Informacji Turystycznej. Tak jest. Bardzo dziękujemy za ten telefon i za to zgłoszenie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet dla wszystkich słuchaczy. I super, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Ja wrócę do tematu lublińskiego, pozwolicie, bo przypominacie sobie telefon od słuchaczki, która wspominała, że zgniła trawa, odcinek górki zielonej. Wskazane. Przy Pawiej, no. No właśnie. Okazuje się, że jest to pas drogowy w Zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Urząd zgłosił już prośbę o interwencję bezpośrednio właśnie do DSDiK. Pozostaje nam nic innego jak czekać. Z naciskiem na czekać. No to czekamy i mamy nadzieję, że mieszkańcy Lubina się doczekają i ten odcinek ulicy właśnie straszyć już przestanie, przynajmniej za chwilkę, a przynajmniej są takie nasze marzenia. 7674049:25. Jeszcze dużo czasu do końca tematu dla reportera. Czekamy na kolejne telefony. Proszę się nie obawiać. Dzwońcie, telefonujcie, mówcie, co jeszcze wymaga poprawy w naszym regionie, w całym Zagłębiu Miedziowym. Dzwońcie, zgłaszajcie, opowiadajcie. I mamy już następny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Ja z takim zapytaniem dzwonię do Państwa posłem audycji. Takie moje zapytanie jest, bo chodzi mi o plac zabaw przy ulicy Prusa, ten w parku, który jest koło Dziupli, restauracji Dziupli. Czy coś z nim będzie robione? Bo z tego, co ja kojarzę, to tam było 100 lat temu coś zrobione i na chwilę obecną to wszystko ucichło. Chodzę po mieście bardzo często, bardzo dużo deptam butami i bardzo dużo butów kupuję co roku i widzę te plac zabaw, które są modernizowane i na przykład plac przy Strumyku jest ładnie zrobiony, plac przy parku, który jest przy blokach, które są naprzeciw stadionu, też jest ładnie zrobione, a te takie place, że tak powiem boczne, one są no, zapomniane. Chyba jak wszystko w naszym mieście. I drogi, i chodniki, i tak dalej, i ludzie, i no i co ja mogę więcej powiedzieć? Wszystko nie jest zapomniane. Sam pan powiedział, że niektóre place zabaw ładnie wyglądają. No właśnie. Niektóre, dobrze pani podkreśliła, niektóre. No, ale dobra, ja tylko tak chciałem ten temat poruszyć. Miłego dnia dla was życzę i dużo słonka, bo widzę, że wychodzi. Jest, słoneczko na dworze. Jest bardzo ładnie i słucham dalej. Dobrze, to cieszymy dobrego się. Dnia dla was. Dziękuję. Dobrego dnia również życzymy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. No i temat mamy zapisany. Zresztą ten temat często wraca w naszej tak, edycji. Tak, ten temat akurat nie tego placu tego przy Prusa się pojawiał już nieraz. No mamy nadzieję, że w końcu tam faktycznie coś drgnie, coś zostanie zrobione. Natomiast samo określenie restauracji mnie to zaskoczyło. Odrestaurować w sensie? No to by było dobre, no skoro przy restauracji. Chociaż z drugiej strony, może to ma być taka Dziupla. A powiedzcie mi, bo się nie orientuję, a to działa jeszcze, czy nie działa? No nie, działa. Działa, tak? Chyba tak. Ja słyszałem, że tam fajne wieczorki są. No bo ja wczoraj na przykład zajechałem i zaparkowałem w okolicach Polnej, będąc święcie przekonany, że parkuję przy Biedronce, a sklepu już nie ma. No, szybko to się... Prawdy? Szybko się wszystko zmienia. Coś jest, a później pusto, tego nie ma. Pusto w środku, mówię. Ja myślę, że oni szykują się do jakiegoś dużego remontu. A może. Ale jest puściusieńko. Ale no, a jak no, chcesz zrobić remont? Musi być pusto, żeby wyremontować pewnie. No ja nie robię remontu tak na przykład w pokoju, że coś jest. Nie lubię tak. Wolę, żeby wszystko wyszło. Niektórzy kumulują na środek. A to też tak się kiedyś robiło, jak się malowało na przykład ściany. Tak. Tak, to pamiętam. Albo się tapetowało, bo to jeszcze swojego czasu się tapetowało. Teraz też się tapetuje. Tak, no to... Teraz też, ale jednak mimo wszystko ta moda taka jest, wiesz, na malowanie. Zmienna. Tak. I kolejny telefon. Odbierzmy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Na początek naszym miłym paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy, kobiety. A dzwonię między innymi w takiej sprawie. Chciałbym się zainteresować, dlaczego ten nasz różowy most nigdy, no chyba ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek był flagi na nim powieszone, żeby kiedykolwiek był z okazji tam jakichś świąt państwowych czy różnych innych
Nigdy, no po prostu ja nie pamiętam, nie jarzę, nawet nie wiem, czy w trakcie tych protestów rolników były jakieś flagi na tym moście. No to teraz tak, no bo ja z jednej strony rozumiem, że może komuś flag zabraknąć na moście, natomiast na tym moście nigdy flag nie było i raczej już nie będzie. No właśnie, ale dlaczego nie było? Wystarczy, że są te wszystkie herby, które jak się wjeżdża, to są. Bo ja tam tak tylko wspomnę, że tam w tygodniu chodziłem i tak się tam zainteresowałem. Tam są uchwyty. Takie jest opaską, przęsło opasane i na tej opasce są te uchwyty na flagę, tylko one są pourywane. Jak są pourywane, to pewnie dlatego nie wiszą tam flagi. No właśnie, bo to rozumiem, że most jest po prostu pod inny zarząd, a flagi jako taką to miasto wiesza, nie? I oni właśnie może mają wymówkę, że tam nigdy, że nie mają gdzie na czym powiesić. Znaczy miasto na moście raczej nie powiesi, bo most jest w generalnej dyrekcji, tak więc tu jest zarządca. No to właśnie o tym mówię, nie? No ale jaki powód jest, że nie jest? Mamy piękny most różowy, znany w całej Polsce i tak dalej, ale nigdy, ja nie jarzę, żeby tam kiedykolwiek wisiały na nim flagi. Proszę, to tam się zainteresujcie się i tak dalej. No po prostu, szkoda. Po prostu, no bo za chwilę będzie rocznica wyzwolenia Głogowa, no to flagi też będą wisiały i tak dalej, nie? Potem inne różne święta w maju, a on taki stoił, bożuchny ten most. Tak. Bożuchny. No to tyle, no. Dziękujemy. Natomiast ja mam taką myśl, przynajmniej mi to do głowy tak przyszło, że dobrze, żeby tych flag jednak na moście nie było, bo znajdą się tacy, co stwierdzą, a wejdę sobie na most i ściągnę. Tak. Może lepiej, żeby tych flag nie było. Chyba faktycznie, na moście. Tak, to zgodziłabym się z tobą. Różne czasami rzeczy przychodzą ludziom do głowy. Szczególnie jak wracają z tych ośrodków obok. No właśnie, przy świętach. Ośrodków obok. No bo tam są dwa, z jednej i z drugiej strony, wiesz, o to mi chodzi, nie? Jedna jest z prawej, druga jest z lewej, żeby tam kogoś nie kusiło. O flaga. No właśnie. Powinieneś pójść, Bartek, w aktorstwo, wiesz? A wiecie, jak to później jest? Jak ktoś robi wspinaczkę na most, to później jest problem. Afera. I zatrzymany ruch w mieście. Więc lepiej, żeby tych flag chyba tam było. Chyba jednak faktycznie, tak. Ja nie znam żadnego zdjęcia i sprzed wojny, i po wojnie, jak most i był i stary, i ten nowszy, co jest teraz, żeby na którymkolwiek zdjęciu były flagi. Nie pamiętam. A w innych miastach na mostach wiszą flagi? Chyba też nie. Nie przypominam sobie. Ale możemy być w błędzie. Oczywiście, ktoś był w jakimś miejscu na świecie, gdzie flagi wiszą przy moście, na moście. 767-400-400 to jest numer do nas na antenę. Za chwileczkę będziecie, mam nadzieję, dalej do nas dzwonić. Teraz 9.32 na zegarze. Fajnie się robi, bo tak bardzo, się rozdzwonili bardzo. Fajnie. Więc to nas słuchacze. Cieszy i miejmy nadzieję, że druga część audycji też będzie właśnie tak wyglądała. Telefon za telefonem, tego sobie życzymy. A teraz krótka przerwa reklamowa. No i po niej kontynuujemy audycję. Widzę, że kampania niektórym za mocno weszła. Drodzy słuchacze, trwa kampania wyborcza, też przypominamy, i ja wiedziałem, że tak będzie, że wszyscy, bo to nie jest tak, że któreś ugrupowanie, wszyscy wykorzystają Dzień Kobiet do tego, żeby zwrócić na siebie uwagę. A walentynki jak były? No. Nie, w Tłusty Czwartek. W Tłusty Czwartek. A walentynki chyba też jakieś akcje były różne. Ja nie wiem, to tak ciężko mi w ogóle podejść do tego tematu, bo z jednej strony to jak nie ma wyborów, to oni też tak chodzą po mieście? Wszyscy? Chodzą, ale nie z kwiatami. No właśnie. Żeby tak co roku było, a nie tylko raz na 4-5 lat. Chociaż są pewne wyjątki. Jakie? O, musiałabym sobie przypomnieć. No właśnie. Ale bywają. 767-400-400. Wyjątki. To jest temat dla reportera. Zapraszamy, dzwońcie, zgłaszajcie tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarz Radia Jelka Zagłębia Miedziowego. Może macie jakieś dobre wieści, to też zapraszamy. No, wiele tematów na pewno związanych i nie tylko oczywiście z tematem dla reportera, ale w ogóle dużo tematów związanych z naszym regionem znajdziecie na miedziowe.pl, gdzie was zapraszamy. Tam też dużo o polityce, no bo nie ukrywajmy tego. To ale widzę, że jest teraz w tą fazę rozwoju. Świeżutki, najświeższy artykuł dotyczący właśnie jednego z tematów naszej audycji, z tematu dla reportera. Chodziło o plansze. Tak, informacyjne. Tak, o plansze informacyjne. No i Leszek w tym temacie zorientowany.
Tak, bo miałem okazję rozmawiać z kierownikiem Centrum Informacji Turystycznej, z Dominikiem Jetonem. Nasz słuchacz sugerował, aby na przykład przy obiektach, które znajdują się w samej fosie, żeby bezpośrednio przy nich umieścić tablice informacyjne. Natomiast no, na dzień dobry, wchodząc do fosy, czy od strony ulicy Rzeźniczej, czy od strony Centrum Informacji Turystycznej, takie ogólne plansze informujące, czym była fosa, co się w fosie znajdowało i co można zwiedzać, jest napisane. Natomiast w samych na przykład tunelach kontrminowych w środku są umiejscowione tablice, bowiem no, w centrum obawiają się o wandali, którzy mogą sobie z tego zrobić użytek, tak jak przy, tutaj Dominik Jeton podawał przykład blockhouse'u. Mhm. Obiekt troszkę na uboczu, no i postawiono tablicę, minęło 2-3 tygodnie i już osprejowana, pografitowana, nie nadająca się do użytku i trzeba wydawać kolejne pieniądze, żeby to tam... publiczne pieniądze, tak, żeby to jakoś wyglądało. Natomiast na pewno pochylą się nad tematem. Wiemy na pewno, że przy nowo udostępnionych obiektach, czyli nowe wejście do szpitala podziemnego pod Państwową Akademią Nauk Stosowanych, tam na pewno pojawi się tablica, podobnie jak przy wejściu do fosy tutaj od strony murów obronnych. Tak. Tu też ma się pojawić tablica. No oczywiście nie z dnia na dzień, no, ale plany kwestią, są. Wszystko jest też kwestią tego, jak to się znajdzie na ścieżce turystycznej. Jak już się znajdzie na ścieżce turystycznej, to wtedy automatycznie pojawią się tablice informacyjne. I tego jesteśmy pewni w 100%. Zresztą ja mówiłem, że wiem, że te tablice mają powstać, bo już wcześniej pytałem o to. Natomiast no, tej daty takiej ostatecznej jeszcze nie ma. Poprosimy tego nie niszczyć. Tak. Bo to słyszeliście ten głos, bo to, Kasi? Bo ja, może w ten sposób trzeba, nie no, wiem. Prosimy tego nie niszczyć. No, słuchaj, no to nie jest po to, żeby tak to jest się już, zabawić. No. Co nie zrobisz, to zaraz wiesz, jak wygląda. No ale to jest strasznie smutne. No to jest smutne. Smutne jest to, że nie mamy w ogóle szacunku do rzeczy, które zostały wybudowane za nasze pieniądze. Nie chce mi się wierzyć, że... zrobione. I to dla nas. Nie chce mi się wierzyć, że Głogowianie kolejne pokolenia w ten sposób wychowują, by wszystko dookoła niszczyć. Choć, Kasiu, wejdę ci w słowo. Znowu na terenie miasta pojawili się ci, którzy no, nie szanują w tym przypadku elewacji budynków spółdzielczych na Alei Wolności, bohomazy różnego rodzaju. No, to, co jest napisane, doskonale świadczy, kto to zrobił. Natomiast no, pozwolę sobie tutaj nie robić reklamy tej grupie społeczeństwa w Głogowie. Smutne jest to, że w tym przypadku tak naprawdę lokatorzy spółdzielni zapłacą za to, no bo przecież z czego to pójdzie? Pewnie no i to jest z funduszu przykre. Remontowego albo z jakichś innych środków, ale no odczują to na pewno lokatorzy, bo ktoś kupił sobie farbę sprayu i stwierdził, że napisze to czy tamto. Przykre to jest. Natomiast... O, jestem super. Ekstra. Już gonię z odpowiedzią do naszej słuchaczki, która wspominała dzisiaj o ulicy Oliwkowej. Otóż okazuje się, że faktycznie tam krzewy były już przecinane, służby nie skończyły prac, wrócą jeszcze w to miejsce i będą porządkować. Także to nie jest tak, że to zostało zostawione samo sobie. Tak więc jeszcze służby tu wrócą. Natomiast co do równania dróg szutrowych, bo taką przecież jest ulica Miedziana, tudzież Oliwkowa, jak wspominała tutaj nasza słuchaczka, w pierwszej kolejności sprzęt ruszył tam, gdzie są zabudowania i gdzie mieszkają osoby, ludzie, w sensie mieszkańcy. A dopiero w drugiej kolejności, w tym przypadku drogi dojazdowe do działek, bo tak przecież mówimy o ulicy Herbacianej. I tam też sprzęt się pojawi na wiosnę, tylko pytanie, czy to będzie za tydzień, czy za dwa. Ale ma ta droga być też wyrównana. Tak więc w cierpliwość trzeba się uzbroić. Zbroimy się. Tak. Po zęby. W cierpliwość. 6 minut do zakończenia piątkowego tematu dla reportera. Drodzy słuchacze, 6. Już? No. Mhm. Zleciało szybciutko. 767-400-400. Czekamy i zapraszamy. Zapraszamy także jutro. Powiem wam, ten weekend jakiś taki mało obfity, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Ale w deszcz też mało obfity, co bardzo mnie cieszy. W deszcz mało obfity. Ale inne wydarzenia. Słuchaj, teraz jest weekend na treningi. Dobrze. Okay. A nie weekend na to, żeby już biegać. Ale dlaczego? Biegi też są w ten weekend. No są, i to w spódnicy. Są, i to tak. W spódnicy. Właśnie się zastanawiałem, czy by w kilcie nie pobiec. Proszę bardzo. Panowie mile widziani. Tylko trudno się biega z taką ilością materiału. To nie jest, kilt to nie jest takie, wiesz... Zawsze to wyzwanie. Tak. Najpierw wyzwaniem to jest to związać dobrze. I założyć. Widzisz, jaka gimnastyka to dodatkowa. To się należąco robi w ogóle. Może, być może. Nie znam się. Nie wiem, nigdy nie próbowałem. No to sprawdźcie sobie kiedyś. Kolejny telefon dzwoni. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Słucham. Tutaj.
Do Radia Elka się dofuniamy. Tak, jest. Tak, słuchamy, słuchamy. Temat jest taki. Mamy Głogów, mamy park z naszą, jejku, jak to się nazywa, z naszym strumykiem. Tak. I patrząc od strony Kossaka, wchodząc do parku, mamy tą kładkę drewnianą z tym oczkiem wodnym. Mhm. I schodząc z tej kładki, chcemy przejść dalej do parku i mamy taki mały, wąski właśnie mostek nad strumykiem. Tak. Tam jest taki wąski mostek, on ma chyba szerokość metra. I jest mostek wylany jakimś asfaltem i z jednej i z drugiej strony zaczyna się kostka burkowa. I chodzi o to łączenie. Z jednej strony właśnie jest taka już dziura duża i ten beton, który tam był położony po to, aby właśnie połączyć ten asfalt z tą kostką brukową, jest już bardzo skruszały i tak dalej. Już nieraz widziałem małe dzieci, jak przejeżdżały na hulajnogach i tam robiły wywrotkę. A że ja zaczynam chodzić z córką z wózkiem, to też mam z tym problem. Czy jest możliwość spowodowania jakiegoś ruchu, aby tam wylali kawałek betonu, to jest dosłownie metr na 40 cm taki pasek, aby połączyć właśnie tą kwestię, żeby tej dziury tam nie było. A ta dziura ta dosyć taka głęboka, 5-6 cm ma. Więc to jest takie trochę uciążliwe i przejeżdżanie wózkiem, a tym bardziej malutkimi kołami, jest o hulajnogi. Jest szansa, będąc na spacerze, że zrobił nam pan zdjęcie i podesłał na radiowego messengera? Mam zdjęcia zrobione, tylko właśnie maila. Proszę nas poszukać na Facebooku Radio Elka Zagłębia Miedziowego i na Messengera można podesłać. Jeśli nie ma sprawy, wyślę. Super. Dobra, to będziemy czekać. Czekamy w takim razie, będziemy też zgłaszać wtedy ze zdjęciami i to zdecydowanie inaczej będzie to wygląda. Super. Na pewno będzie wiadomo, o co chodzi, bo zdjęcia zrobiłem dokładne, bo żeby właśnie było widać, o co chodzi, nie? Tak. Dobrze. I jeszcze poprosimy ewentualnie takie zdjęcie, żeby było wiadomo, o którą to kładkę chodzi, o który ten dokładnie, mostek. Dokładnie, tak nie? Zrobiłem. Z jednej i z drugiej strony jest to świetnie. Właśnie na konkretny ten mostek. No to czekamy na zdjęcie. Ekstra klasa. Super, to czekamy na zdjęcia. Pozdrawiamy, do usłyszenia i czekamy jeszcze na telefon, bo jeszcze mamy chwilę, jeszcze niecałe 3 minuty do końca audycji, więc zapraszamy 767-400-400. Mieszkańcom okazuje się nic nie umknie, skoro został wywołany do tablicy park przy ulicy Budowlanych. Pamiętacie, ostatnio jedna słuchaczek bądź słuchaczy dopytywała, dlaczego liście są tam aktualnie rozgrabiane, choć wcześniej mówiło się, słuchacz że... dzwonił, tak. Słuchacz dzwonił. Były rozgrabiane tylko i wyłącznie w okolicach tężni, bowiem mieszkańcy obawiali się, że będą korzystać z tężni, a rozkładające się liście będą taką, a nie inną woń tam wydawać, dlatego zostały rozgrabione. Natomiast pozostała ta część, gdzie są te warkocze proekologiczne dla jeży, tam to wszystko pozostało. Natomiast słuchaczka też dopytywała o możliwość naprawy nawierzchni na ulicy Portowej. Chodzi dokładnie o dojazd do azylu. Mhm. Portowa jest na liście w ramach robót cząstkowych, tak więc terminu dokładnego nie podamy, natomiast ma być nawierzchnia poprawiona, żeby a można było... Jak wywołałeś park, to przypomniał mi się temat przy Daszyńskiego, gdzie samochodami wjeżdżają sobie osoby do parku. Tak, tak. Coś tam wiadomo? To tylko zgłoszone, a co z tego będzie, jeszcze to zobaczymy. Dobrze. Może w ramach nasadzeń faktycznie tam jakieś krzewy może... Jakiej, żeby tam nie, no była propozycja posadzenia krzewów. Tak. Łatwiej może będzie zbudować zatoczkę. Albo zakaz zatrzymywania się i postoju. Tylko teraz co? Przez 2 tygodnie musiałaby tam policja na bieżąco stać, żeby pilnować tego zakazu zatrzymywania się i postoju, a później co jakiś czas wyrywkowo wracać, żeby po prostu wstawiać mandaty. No, jak wiemy, to nie zawsze działa. Zakaz to zakaz. A jak będą krzewy, to miejmy nadzieję, że nikt w niej nie wiedzie. I jeszcze do tego bym rzucił kamerą w tym miejscu i możliwości są. Pytanie tylko, czy chce nam się. Właśnie, bo to wiele, bardzo często od tego zależy. Od tego zależy. 9:45, moi drodzy, szybko nam czas zleciał w dzisiejszej audycji. Aż za szybko. Za szybko. Jest mi przykro. Ale wrócimy do tej audycji w poniedziałek. Tak, o 9:15. Dobrze, po weekendzie. Dobrze spędźcie weekend. Ten treningowy. Tak, 9:15 w poniedziałek w temacie dla reportera się słyszymy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.